Witam wszystkich. Będzie krótki film o czołgu T-72B. W tym wypadku T-72B1. Dwa warianty są grywalne. Jest to T-72B1 bez pancerza reaktywnego Kontakt 1 i z pancerzem reaktywnym Kontakt 1. Z punktu widzenia, nazwijmy to, użytkowego się niczym nie różnią. Są także T-72B i bez pancerzem reaktywnym. One są niegrywalne, ponieważ nie jest wymodelowany celownik nocny 1K13 z systemem naprowadzania przeciwpancernych pocisków kierowanych, systemu 9K120 świr, z PPK9 M119 Reflex. T-72B1 tego nie ma, jest uproszczonym wariantem. No, przysiądźmy się do wnętrza. Zamknijmy właz i co widzimy? Widzimy to, że dowódca widzi niewiele. Ma on co prawda peryskopy, dosyć proste, przez które coś tam widać, oraz przyrząd obserwacyjny TKN-3. On ma stałe tylko przybliżenie. Ośmiokrotne, jeżeli dobrze pamiętam. A może trzykrotne? Chyba trzykrotne nawet. No i niewiele widać. Dowódca zajmuje się także przeładowywaniem sprzężonego z armatą KM-u, obsługą radiostacji i w zasadzie to jest wszystko. Możemy zobaczyć, że amunicja jest dosłownie wszędzie. Tutaj pod nogami dowódcy znajduje się ładunek miotający. Za jego plecami dwa pociski odłamkowe i ładunek miotający. W głębi więcej pocisków odłamkowych, kumulacyjnych, podkalibrowych i ładunków miotających. O, tu się znajduje jeszcze jeden ładunek miotający, zaraz za jego plecami. Przesiądźmy się na stanowisko działu nowego. Tu znowu ładunek miotający, pociski odłamkowe, tutaj podkalibrowy, znowu amunicja, ładunki miotające i pociski. Za naszymi plecami znowu znajdują się pociski podkalibrowe z dodatkowymi ładunkami miotającymi, więc one nie są niegroźne, jeżeli zostaną trafione, zaczną się palić. Za nami jeszcze więcej amunicji. Może wróćmy wieżę. Na tył możemy zaobserwować, jak tam jest mniej więcej składowana amunicja. No i automat ładujący z amunicją znajduje się pod nami, więc dosłownie siedzi się na amunicji. Jak widać, obrót wieży nie jest zbyt szybki, może inaczej. Wieża obraca się w tym czołgu szybciej, jeżeli stabilizacja jest wyłączona. Niż gdy jest włączona. Taka dziwność czołgu rosyjskiego. Mam do dyspozycji peryskop. On nie jest sprzężony z armatą, służy jedynie do obserwacji. Tutaj znajduje się celownik nocny, ale nic z niego nie widzimy, bo w dzień on nie funkcjonuje. Inaczej uległby uszkodzeniu. Dział nowy też ma swój właz, może go otworzyć i wychylić głowę. Jeżeli odczuwa taką potrzebę, ma też niewielki peryskop z boku. No właśnie. Jego głównym przyrządem celowniczym jest celownik dzienny TPDK1. W czołgu T-72B jest on ulepszony. Ma tutaj taki mały okular. Tego tu nie widać.
ale chodzi o wyświetlanie danych na temat ruchomego celu. Z boku pojawia się cyfra. Ta cyfra, nie wiem dlaczego tak szybko znika. Ta cyfra ma pokazać nam, ile mamy wziąć wyprzedzenia na cel, ponieważ sam system 1 na 40 nie wylicza nam automatycznie tego wyprzedzenia. Chociaż to powinno się troszeczkę dłużej pokazywać. No cóż. Możemy też oczywiście robić to jak w starszych czołgach radzieckich. No i mamy dalmierz, nazwijmy to pasywny. Chodzi o to, żeby zmieścić cel między podstawą a jedną z tych linii. Pokazuje nam to wtedy odległość do celu. Ten dalmierz jest skalibrowany na czołgi zachodnie, na ich wielkość, więc jeżeli mamy do czynienia z mniejszym czołgiem, to na przykład innym radzieckim, to może to nam błędne dane pokazywać. No a poza tym, jest to prosty system, prostacki wręcz. No niestety nie ma animacji automatu ładowania. Troszkę szkoda. Przy wystrzale denko ładunku miotającego, łuski ładunku miotającego, czyli ten metalowy element, bo ta część ulega spaleniu, ten element zostaje wyrzucony i złapany przez ten chwytak. W czasie ładowania chwytak jest, armata jest unoszona jakieś 5 stopni chyba, 3 stopnie. Do pozycji ładowania. Chwytak jest unoszony zaś tutaj, gdzie znajduje się takie okno wyrzutnika. No i zostaje to denko za płonnikiem wyrzucone. Automat ładowania mieści 22 naboje. Oraz ładunki miotające dla nich. Z tego co pamiętam, czołg jeszcze dysponuje systemem Delta D. Wszystkie T-72 chyba nim dysponują. System Delta D. O co chodzi? Jeżeli jesteśmy w natarciu, na cel wykonujemy tylko jeden strzał dalmierzem laserowym. I w czasie ruchu system Delta D zmienia nastawę SKO na odległość do celu. Na bazie prędkości, jeżeli ten cel jest nieruchomy, oczywiście. W innym wypadku po prostu trzeba użyć dalej dalmierza laserowego. Co ciekawe, spust. Czołg T-72, ogólnie czołgi rosyjskie, nie mają przełącznika SKO. Mają dwa spusty. Prawy spust jest dla sprzężonego KM-u, a lewy spust dla armaty. Stosunkowo nieduży.
zwrotny czołg, ale o ile do przodu porusza się dość szybko, o tyle w wstecznym biegu osiąga zaledwie 4 km na godzinę. W zasadzie wszystkie rosyjskie czołgi mają z tym problem. Poza najnowszym T-14 i być może T-90M. Czołgi T-90 w ogóle wywodzą się z czołgu T-72. To jest stanowisko kierowcy, oczywiście. Za wiele tu nie widać, nie ma tutaj zbyt dużej użytkowości. No i tak to wygląda. To pokręto służy do nastaw celownika. Więc można to ręcznie nastawiać tym pokrętłem. Tutaj mamy przełącznik. Amunicji. Raczej jaka amunicja zostanie załadowana przez automat ładowania oraz jakie nastawy SKO powinny być. A ponadto stosunkowo prostacka maszyna jest. Jeszcze się z nią dobrze nie zapoznałem. Swoją drogą to są przesłanki, że SKO Drawa w czołgach PT-91 działa na bardzo podobnej zasadzie. Widać, strzelanie na duże odległości z tego czołgu to też jest. No, co możemy zobaczyć? Jest tylko ośmiokrotne przybliżenie obrazu. Jest to tylko celownik dzienny. No niewiele. Cóż, jeżeli zmienimy typ amunicji, oczywiście celownik zmienia swoje nastawy. I tak to wygląda. No, prosta maszyna w użyciu. Ale przez to też ona nie ma największych szans na polu walki, szczególnie współczesnym. Dowódca ma jeszcze WKM, który może obsługiwać, wychylając się na zewnątrz. Właśnie w ten sposób. Ten WKM służy głównie do prowadzenia ognia przeciwlotniczego, nie do prowadzenia ognia do celów naziemnych, chociaż też do tego jest wykorzystywany. Czołg jeszcze dysponuje generatorem dymu z wydechu. Czyli czymś, czym nie dysponują czołgi Leopard 2, wszystkie T-72, T-90, T-80 dysponują tego typu generatorem. Czołgi M1 też dysponują, ale można go używać tylko z paliwem dieslowskim. Tak samo w wypadku czołgów rosyjskich, ponieważ inny typ paliwa może spowodować zapłon wydechu. Pożar przedziału silnikowego.
Czołg ten nie może skręcać w miejscu, nie ma on takiej możliwości, więc jedna gąsienica może się obracać, druga musi stać w miejscu, nie tak jak w wypadku czołgów zachodnich. TM1 może wykonywać skręt w miejscu. I podobnie Leopard 2. No, to pokazuje, że czołgi typu T-72, no dlaczego skuteczność bojowa jest jaka jest? Czy nie można tych czołgów traktować jako beznadziejne? Ta armata, mimo że nie jest tak potężna jak armaty kalibru 120 mm, właśnie nie należy sugerować się kalibrem armaty. Różnica 5 mm to jest naprawdę niewiele, a tu o co innego chodzi, jak dopuszczalne ciśnienie, tego typu rzeczy. Ale jest to nadal potężna armata, no i może zrobić krzywdę. A czołg jest, jak na swoje gabaryty i masę, jest naprawdę nieźle opancerzony. Co ciekawe, Polska mogła mieć czołgi tego typu. To jeszcze było za PRL-u. Negocjowano z ZSRR zakup licencji na te czołgi. Z różnych przyczyn się nie udało. Trochę szkoda, bo byłyby lepsze czołgi od T-72 M1, T-72 M czy PT-91. Albo może inaczej, lepsza baza do modernizacji do poziomu PT-91 niż T-72 M1. Nie wyszło niestety. A to możemy zobaczyć, o ile mniejszy ten czołg faktycznie jest. Ale też, no ile bardziej prymitywny, jeżeli dużo większa i cięższa wieża czołgu M1 czy Leopard 2 może się dużo szybciej obracać. No to typowa radziecka konstrukcja po prostu. Budowana wedle ich filozofii budowania czołgów. Wiele więcej nie da się powiedzieć. A strzelanie nie różni się od strzelania z czołgu T-72 M1 praktycznie, więc na razie chyba nie ma sensu robienia filmu ze strzelnicy. No to chyba byłoby na tyle. Dziękuję.